Witam serdecznie na kolejnej lekcji cyklu Jak to przetłumaczyć. Ostatnio jechałem sobie samochodem do pracy, no i znowu słuchałem radia BBC. Robiłem o tym lekcję, żeby Was zmotywować właśnie do słuchania w pracy, w domu i tak dalej. Link do tamtej lekcji macie u góry. No i kiedy słuchałem sobie tego radia, padło takie zdanie: podczas wojny wysłano nas z siostrą do różnych obozów. To znaczy, to zdanie już padło, prawda, po angielsku. Natomiast jakbyśmy przetłumaczyli to zdanie, które padło właśnie w oryginale, na język polski, to myślę, że brzmiałoby właśnie tak. Podczas wojny wysłano nas z siostrą do różnych obozów. Ok, czyli bierzecie kartkę i długopis, proszę sobie filmik zapauzować i spróbować przetłumaczyć. Za jakieś 10-15 sekund filmik ruszy, no i podamy sobie prawidłową wersję wraz z analizą. I witam z powrotem po krótkiej przerwie. Podczas wojny, during the war. Uwaga, w języku angielskim są dwa słowa na podczas, during albo while. Robiliśmy o tym lekcję, link macie u góry i w opisie. Tego nie wolno mylić w tym kontekście, tylko i wyłącznie during. G nie czytamy, bo jest nynosowe, nie during. Robiliśmy lekcję o nynosowym, link wam wrzucę pod koniec i w opisie. Wojna oczywiście jest konkretna, no bo wiadomo, że z kontekstu wiadomo, o jakiej wojnie ktoś tam mówi. Tutaj pewnie chodziło o II wojnę światową. Wysłano nas z siostrą. No tu jest strona bierna, bo kto wysłał? My tu nie mamy w ogóle podmiotu, tak, wysłano nas. W języku angielskim też nie będzie podmiotu, ale żeby nie było podmiotu, no to musi być strona bierna, czyli my zostałyśmy wysłane. I teraz my, czyli ja z siostrą, o tym już mówiłem wam kilka razy, jeżeli wymieniacie dwie osoby, najpierw tę osobę, a potem siebie, tego wymaga kultura, tak jak puszczamy kogoś przez drzwi pierwszego. Czyli my sister and I, ok? I teraz my we dwie, liczba mnoga, bo tutaj normalnie dla I jest was, ale mamy dwie osoby, czyli we. Całkiem niedawno o tym robiłem lekcję, żeby właśnie dopasować odpowiednie orzeczenie do podmiotu. Link macie u góry i w opisie. No i właśnie strona bierna w czasie przeszłym, simple past, bo to jest przeszłość zamknięta. Tu jest zero w związku z teraźniejszością. Czyli strona bierna od simple past. Byłyśmy wysłane. Kto jeszcze nie pamięta strony biernej? Robiliśmy lekcję, link wam wrzucę pod koniec i w opisie. Czyli my sister and I were sent. Ny na ne, ty ta te, trzecia forma, no bo na tym polega strona bierna. Byłyśmy wysłane gdzie? To different camps. Dzięki.